Cześć, dzień dobry. Dzisiaj bardzo poważnie, bo jesteśmy w kancelarii prawa morskiego, tak? Tak, właściwie i żeglarskiego. I żeglarskiego. Z nami jest dzisiaj pani mecenas Sandra Duch. Miło mi Państwa poznać, dzień dobry. Zanim zaczniemy, bo będziemy mówić o instrukcji Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie wydawania patentów, czyli czy te rejsy, jakie muszą być, to co tu PZŻ napisał, jak to się ma, czy mógł tak napisać, czy postępuje zgodnie z prawem, czy może popełnia jakieś przestępstwo, czy coś. Ale zanim zaczniemy, bo ja jestem pierwszy raz w takiej kancelarii, a na morzu pływam już Czym się zajmuje taka kancelaria? Jak to zwykle przecież bywa, kancelaria na początku nie zajmowała się ani prawem morskim, ani prawem dla żeglarzy. Zaczęło się wszystko tak właściwie od zupełnie innej dziedziny, czyli upadłości i restrukturyzacji. Ale z racji tego, że ja jako była już mieszkańka Śląska, przeprowadziłam się 5 lat temu na Pomorze za moim mężem, który jest marynarzem, w związku z czym siłą rzeczy te marynarskie życie wtargnęło dosyć mocno, nie tylko do życia prywatnego, ale też kancelaryjnego. Więc no wiadomo, jeśli chodzi o kwestie pomocy marynarzom, spektrum jest bardzo szerokie i tu długo by o tym opowiadać. Myślę, że wszystkich interesuje bardziej ta kwestia żeglarska. No więc tu myślę, że najciekawsze rzeczy to kwestie tego, czy robimy coś prywatnie, czy robimy coś komercyjnie. Mhm. Kwestie tego, jak powinniśmy poprawnie, prawnie wykonywać turystykę wodną, turystykę żeglarską, to niestety kuleje dosyć mocno. Jak założyć takie przedsiębiorstwo turystyczne? No bo niestety przedsiębiorstwa, które zajmują się wożeniem ludzi na jachtach, powinny być jednak przedsiębiorstwami turystycznymi. No i dalsze wypadki komunikacyjne, inne jachtowe, morskie, wodne, śródlądowe, kwestie właśnie patentów, kwestie poważniejszych uprawnień, no bo wiadomo, to są uprawnienia też komercyjne, czasami zdarzają się sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, ponieważ te uprawnienia nie są nadawane pomimo posiadania kwalifikacji, no i wiele, wiele innych. Czyli generalnie wszystko, co z wodą związane i paragrafem, można tak powiedzieć, to można tu do pani mecenas uderzać. Tak, i można połączyć. Połączyć. Adres oczywiście kancelarii w opisie, kontakt jest. No ale wróćmy do tych instrukcji PZŻ-u. Ona w ubiegłym roku wzbudziła wiele kontrowersji. Ja w sumie też byłem taki zdziwiony, że tutaj związek, jakieś stowarzyszenie wydaje jakieś prawo, mamy przecież ustawę, mamy potem rozporządzenie ministra sportu. No i pytanie, czy Polski Związek Żeglarski ma prawo wydać takie instrukcje? Ja wiem, że Polski Związek Żeglarski zostałby chętnie utopiony przez wiele osób w Łyżce. Przeze mnie nie. Ja ich lubię. Tak, wiem, ale na forach różnego rodzaju, w których też uczestniczę, można wyczytać różne problemy, jakie wszyscy mają z Polskim Związkiem, a zwłaszcza z kwestiami tych patentów. Instrukcja wzbudziła wiele emocji. Taka jest prawda. Wiele osób było zaskoczonych, jak to możliwe, że organ, który jest wpisany tak właściwie w KRS-ie, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym, jest to stowarzyszenie prowadzące przedsiębiorstwo, oni są też jako przedsiębiorcy, czyli stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, nagle wydaje coś, co zahacza o takie tworzenie prawa, no bo tak by należało to nazwać. Natomiast PZŻ ma oficjalną, ustawową, rozporządzeniową możliwość jako jedyny organ i należy ich nazwać organem, bo jest to droga administracyjna do wydawania patentów i objęte jest to w gruncie rzeczy prawem administracyjnym, tak należałoby to uprościć. Oczywiście pamiętajmy, że my tu mówimy o pewnych uproszczeniach, więc jeżeli oglądają nas koledzy w prawnicy, proszę nie łapać za słowa. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby powiedzieć, że jest to organ, że oni działają w trybie prawa administracyjnego i mają prawo doprecyzowywać pewne rzeczy. Ta instrukcja nowego prawa w gruncie rzeczy nie tworzy. Ona jedynie doprecyzowuje to, co jest napisane w ustawie. Jasne, czyli generalnie rejsy będą musiały być minimum 48 godzin. W ogóle tą instrukcję też podlinkowujemy. Ona jest na stronach PZŻ-u, więc można ją znaleźć, ale oczywiście ją podlinkowujemy. To teraz powiedzmy,
ktoś składa dokumenty do PZŻ-u i PZŻ odmawia wydania patentu. Jaka jest droga? Ja bym jeszcze wróciła parę kroków wcześniej, bo zanim ten patent nam odmówią, dobrze by było jeszcze, myślę, porozmawiać na temat tego, co zrobić, żeby nam nie odmówili. No właśnie. Zatem wszyscy, myślę, wiemy doskonale, co musimy spełnić na dany patent żeglarski, motorowodny, co musimy mieć. Tam główne kryterium, poza oczywiście wiekiem i pewnymi rzeczami bardziej skomplikowanymi, jeśli chodzi o ten patent kapitański, są tak zwane godziny stażowe. I ta instrukcja ma dwa zapisy, które mogą się wydawać niespójne i mogą wprowadzać pewne zamieszanie. Bo faktycznie tutaj w instrukcji jest napisane, że rejs morski, no bo żeby zostać tym sternikiem morskim, trzeba odbyć rejs morski. Trzeba odbyć rejs morski i trzeba go odbyć w liczbie godzin żeglugi 200, na przykład na sternika jachtowego. Ta instrukcja precyzuje, czym jest rejs morski dokładnie. I mamy tutaj dwa kryteria. Mamy kryterium celu i mamy kryterium godzinowe. Czyli PZŻ nie uzna nam za rejs morski na przykład rejsu, który jest poniżej 48 godzin. Jest to wprost zapisane. Oni tutaj chcą 48 godzin. Tłumaczą to tym, że rejs morski to nie jest wchodzę sobie na jacht i wychodzę z portu, tylko muszę przyjść, muszę zaplanować, muszę ewentualnie swoją załogę przeszkolić, muszę dokonać czynności związane z nawigacją, muszę zrobić wszystko, co powinienem zrobić jako sternik, kapitan danego statku. W związku z czym ten rejs morski nie może być krótszy niż 48 godzin, czyli te dwie doby. Pierwsza myśl, która mi przemknęła przez głowę, kiedy to czytałam, to taka, że uważam, że szkoły, czy powiedzmy podmioty organizujące rejsy, które chcą wydawać opinie, które będą respektowane przez PZŻ, może warto by było dodać te parę godzin. Czyli mamy 48, czyli nie zaczynamy od 18 piątek i nie kończymy o 18 w niedzielę, tylko zaczynamy o 16 w piątek i kończymy o 20 w niedzielę. I wtedy faktycznie nam się powinno ładnie wszystko spiąć. Możemy wykazać, że mamy ten czas na tą właśnie zapoznanie się z jachtem i te wszystkie rzeczy organizacyjne przeprowadzić tak, jak oni tego chcą. Ale to jest jedno kryterium, bo mamy jeszcze drugie kryterium. Tym drugim kryterium jest kwestia celu. Czyli my możemy wyjść z Gdańska i do Gdańska wrócić. Nie ma problemu, ale naszym celem nie może być wyłącznie wyjście w celu na przykład szkolenia manewrowego i powrót z powrotem do Gdańska, bo nie ma takiego celu, nie ma celu żeglugowego, nie mamy celu w postaci, nie wiem, idziemy na Gdańsk, przechodzimy przez obok Helu i dopiero teraz wtedy wracamy. To nie jest to problemem, że mamy ten sam port początkowy i wyjściowy, i końcowy, przepraszam, ale musimy mieć po prostu cel tej żeglugi. I to jest tutaj pojęcie bardzo płynne. No właśnie, bo przecież mogę chcieć sobie pooglądać, wyjść z Gdańska i pooglądać sobie latarnię morską na Helu i wrócić. To już będzie cel, tak? To już będzie cel. Pytanie, czy jeśli pójdę na Westerplatte pooglądać pomnik, czy to już też będzie ten cel? Ja myślę, że tak, ale już mógłby ktoś mieć wątpliwości, no bo z Gdańska na Westerplatte, no to wiadomo, mała odległość. Ale powiedzmy z Gdyni na Westerplatte to już może trochę lepiej. I tu już wszystko zależy od tego, jak to zostanie przyjęte. Czy właściwie ten cel będzie uznany i na pewno więcej będziemy się musieli tłumaczyć, jeżeli zaczynamy i kończymy, nie mając żadnych portów pośrednich w tym samym miejscu, niż kiedy wychodzimy i idziemy. Wacławowo, Jastarnie, nie wiem, jakie tam są najchętniej wybierane przez żeglarzy w bałtyckich porty. W związku z czym o tym też warto pamiętać, zwłaszcza kiedy my jako organizator zarabiamy na tym i chcemy jednak, żeby ci nasi kursanci, czy powiedzmy nasza załoga, która przyszła do nas i zapłaciła nam za to, żeby no, byli zadowoleni z tej usługi. Więc tu zachęcam do tego, żeby w przemyślany sposób to robić. Czyli cel 48 godzin. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są te godziny stażowe, bo godziny stażowe to nie jest to samo, co rejs morski.
Godziny stażowe są uwzględniane tylko wtedy, ja tak bardzo uproszczę, kiedy jesteśmy w ruchu. Nieważne czy na silniku, no tak. Nieważne czy na żaglach, ale jesteśmy w ruchu, więc wyraźnie w instrukcji jest napisane pobyt na boi, pobyt na kotwicy, pobyt w marinie w porcie nie jest uwzględniany do godzin stażowych, więc 48 godzin to jest minimum całego rejsu, ale do tych godzin stażowych, które będą brane pod uwagę przy nadawaniu patentu, będzie brane tylko to, co faktycznie sobie szliśmy. Co jesteśmy statkiem tak, w drodze, dokładnie. Ale to godziny w drodze były zawsze liczone, to nie potrzebna była ta instrukcja, ale to ja chyba wszyscy do tego się przyzwyczaili. Nie? Wszyscy się przyzwyczaili, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli ktoś robi te rejsy krótkie, właśnie te 48 godzin, to może się pojawić jakiś konflikt, spór wewnętrzny z tym PZŻ-em, bo no nie wiem, on wsiadł na ten jacht, wyszedł od razu i na przykład teraz PZŻ będzie narzekał, że jak to 48, pan, 40, czy pani 48 godzin centralnie była cały czas w ruchu, no więc tu warto jednak zachować odrobinę zdrowego rozsądku. Tak, tak. Przypominam sobie z tego roku sytuację, gdzie kandydat na jachtowego sternika morskiego przedłożył mi opinię z Chorwacji, z odwiedzonymi portami i tak dalej, dwutygodniowy rejs i było 336 godzin. Podzieliłem sobie to przez 24 i wyszło 14. No i powiedziałem, że tego po prostu nie przyjmę, bo nie lubię, jak się ze mnie robi idiotę. Na szczęście to był bardzo opływany gość, który tych godzin to miał tam tyle, że kładł po prostu te opinie i mówię, już nie kładź, 200 jest potrzebne, nie kładź więcej, tak? Ale to tak. To... Więc jednak zdrowy rozsądek, o ile te 14 godzin w ciągu doby, to jeszcze by były takie sensowne, ale no wiadomo, że jak już przeginamy do 20, no to już tak. Tak. Chyba, że no, ktoś Atlantyk przekracza, no tak, to wiadomo. Tu było 14 dni razy 24 godziny. Nie, no to nie ma opcji. Więc ten temat na pewno warto, ja to mówię z perspektywy bardziej nawet nie osób, które idą po ten patent, tylko bardziej z perspektywy tych przedsiębiorstw, które to organizują, żeby jednak być rozważnym przy wypisywaniu tych opinii. Tym. No tak, jeżeli się bierze za coś pieniążki, to trzeba zadbać o to, żeby ten nasz klient, bo kursant, klient, załoga, tak. Nieważne, klient, no był zadowolony, także wydać mu produkt, czyli opinię taką, z którą nie będzie miał problemów, no brzmi to rozsądnie. A więc jeszcze a propos tego rozsądku, czy braku rozsądku, wydawanie opinii z samej manewrówki, czy z samego uczenia się zwrotów, czy cokolwiek innego, co jest wymagane na tej liście rzeczy egzaminacyjnych, to jest za mało. Za mało. Za mało. To, tak. No to będę musiał troszeczkę, drodzy moi potencjalni kursanci, będziemy musieli trochę zmienić zasady, ale no jak widać, po to się spotykamy z profesjonalistami, żeby się uczyć i nie mieć problemów. Ja robię takie rejsy w Chorwacji, szkoleniowe, oczywiście kończące egzaminem, tylko to nie jest sama manewrówka, tylko też tam przeprowadzamy łódkę z punktu A do B, przepływamy, oni uczą się nawigacji. Nie jesteśmy w jednym porcie, bo jakby tak procentowo powiedzieć, powiedzmy 50% to jest manewrówka, no bo muszą się nauczyć, a 50% no to jest jazda gdzieś tam w wytyczonym punkcie. Ale to pani mecenas raczej by odradzała wliczać takie godziny. Powiem tak, jeżeli mamy taki przykład konkretny, czyli jesteśmy na Chorwacji, mamy przelot z jednego miejsca do drugiego, okej, ja rozumiem, że tam w międzyczasie pojawia się ta manewrówka, tu powiem szczerze, nie byłabym aż tak ostrożna. Czyli tu w mojej ocenie, z racji tego, że mamy te przeloty i mamy faktycznie zmiany, mamy ten cel, czyli mamy to, co z tego pierwszego elementu. Więc jeśli przy okazji tego celu w trzech kursantów wejdzie i wyjdzie z tego portu, wejdzie i wyjdzie, ja myślę, że to można zaliczyć. Natomiast sytuacje, w której my, nie wiem, lądujemy, dajmy na to w Splicie, w duże miasto, duża marina, więc my lądujemy w Splicie, droga marina, tak, ciekawostka techniczna, lądujemy w Splicie i robimy tygodniowy kurs dla naszych kursantów i my tylko w tym Splicie wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy, wchodzimy i tam z widokiem na miasto robimy tą manewrówkę. To już nie. To już nie. To już nie. To już nie. No to tak, ja to jeszcze przemyślę, ale i tak lepiej mieć więcej godzin niż mniej. No ja wychodzę z takiego założenia, że przy takim prowadzeniu trasy, gdzie ja tylko stoję z boku i się przypatruję, oni planują wszystko trasy, no to no godzina godzinie nierówna. Można być na takim celowym rejsie i po prostu obierać ziemniaki, tylko patrzeć i robić zdjęcia ładnych widoków, no oni tutaj działają. Więc, no, ale, no ale prawo jest prawo, tak. Więc ten. No dobra, czyli...
Bo ja jestem, działam w podmiocie, w kilku podmiotach, ale najwięcej w jednym, dopuszczonym przez ministerstwo do wykonywania tych egzaminów, przeprowadzania egzaminów. I teraz przychodzi ktoś do mnie, no to powinienem stosować się do tej instrukcji PZŻ-u, tak? Tak. Mamy to piękne rozporządzenie, muszę mieć podpowiedź, w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Wodnej. I to piękne rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej jest pierwszym i głównym dokumentem, do którego powinniśmy wejść, jeżeli chcemy się dowiedzieć o meandrach zdobywania patentów. Są tam te godziny wypisane, są sposoby przeprowadzania egzaminu, oczywiście one są ogólne, ale jest to już rozporządzenie, więc jest to dokument wykonawczy względem na przykład ustawy o żegludze śródlądowej, więc tu mamy cały łańcuszek tych dokumentów, do których musimy spojrzeć, żeby to wszystko tu ogarnąć. I z punktu widzenia organizatora kursów oraz egzaminatora, moim zdaniem istotne są dwa aspekty. Pierwszym aspektem jest to, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Opłata to jest bardzo ważne. Natomiast ten pierwszy punkt, czyli spełnienie wymogów niezbędnych, i to moim zdaniem leży po stronie egzaminatora, czyli egzaminator musi ocenić, czy dany kursant, przystępując do egzaminu, spełnia te warunki wymagane do uzyskania patentu. Tu nie jest napisane, że on ma spełnić wymóg taki i taki. Tu jest konkret wpisany, czyli my mamy sprawdzić, czy ten nasz kursant ma te godziny stażowe, ma te rejsy morskie, czyli godziny stażowe na rejsach morskich, czyli musimy te dwa aspekty, o których przed chwilą rozmawialiśmy, wziąć pod uwagę. No i druga rzecz, no czy ma te 18 lat i tak dalej, i tak dalej. To łatwe. No, więc to łatwe. Natomiast to leży po stronie tego egzaminatora, tej komisji tak właściwie, bo tam komisje oni chcą, żeby były organizowane. Więc to jest po stronie tej komisji, żeby to sprawdzić. No i tu jest leży po naszej stronie, żebyśmy my te opinie z rejsów już wtedy wzięli i sprawdzili, czy ktoś tam nie ma czegoś, co budziłoby już na nasz pierwszy rzut oka jakieś problemy w przyszłości. Czyli na przykład ktoś ma rejsy jednodniowe, ktoś się stara o sternika jachtowego morskiego, ma mieć rejsy morskie, a on ma same jakieś dziwne opinie pływania po kanałach. No, zwał jak zwał, wiadomo o co chodzi. No wiem o co chodzi. Na przykład śródlądowe i nagle wymyślił sobie, przyniosie takie opinie, my na to patrzymy i zapominamy o tym, że to ma być rejs morski z tymi kryteriami, które sobie PZŻ według instrukcji wymyśliło i my się tych kryteriów musimy trzymać. I na przykład któryś kryterium nam nie pasuje, albo na przykład ktoś ma, widzimy, że tam jest tylko port ten sam. No i już powinniśmy się dopytać, czy jak to wyglądało, jakie były założenia, bo prawdopodobnie Polski Związek też się dopyta tą osobę w momencie wydawania patentu, czy na pewno był ten aspekt tego celu, no bo jak będą, wiem z doświadczeń niektórych znanych mi osób, że jest to sprawdzane, jest to kontrolowane, więc jeśli jakaś opinia im nie odpowiada, to będą się dopytywać, będą albo telefonicznie, albo pisemnie wzywać do złożenia jakiegoś tam wyjaśnienia. Więc tu faktycznie po stronie tego przeprowadzającego egzamin leży już to, żeby to wstępnie, kontrolnie sprawdzić. Bo sam egzamin, to jest akurat może niepopularna opinia, którą teraz powiem, czy powiedzmy moje zdanie, jeżeli chodzi o kwestię interpretacji tych przepisów, sam egzamin nas do niczego nie uprawnia. Czyli jeżeli my zdajemy egzamin na sternika jachtowego morskiego, wbrew powszechnej opinii, moim zdaniem ten papierek niczemu nie służy. W sensie on służy wyłącznie temu, żeby uzyskać potwierdzenie naszych uprawnień w postaci patentu, plastiku, ale on sam w sobie nie jest tym wydaniem tego patentu. Bo żeby wydać patent, trzeba spełnić w przypadku sternika jachtowego morskiego, czyli zdać egzamin, to jest pierwszy, drugi to mieć te 18 lat, a trzeci to przedstawić te opinie z rejsów. Więc żeby wydać patent, mamy więcej niż tylko zrobienie tego jednego egzaminu. A to oznacza, że według mnie, ja to też usłyszałam na swoim kursie, bo też byłam na kursie przed uzyskaniem uprawnień sternika jachtowego morskiego, też usłyszałam, że no teraz na tym
tym zaświadczeniu o zdanym egzaminie, to ja już mogę pływać. No to tu też się zgodzę, natomiast ciekawostka jest taka, że na patencie jest data uzyskania uprawnień i ona jest tożsama z datą egzaminu. Czy to nie będzie czasem tak, że gdyby ktoś tam już go nosiło, że już musi popływać i na przykład trafi go gdzieś tam policja i no, czy wtedy nie jest jakaś inna kwalifikacja wykroczenia, brak uprawnień, a... Ja myślę, że jeśli go złapią, czyli bez tego plastiku, bez tego potwierdzenia posiadania uprawnień i faktycznie te daty są tożsame, zarówno z tym egzaminem, jak i na tym, no to można by było to tak zinterpretować, że ja informuję tylko o tym, zapomniałam. No, czyli to byłoby traktowane jak brak posiadania patentu. Brak posiadania po prostu fizycznie. Nie, że ja go nie mam uprawnień do prowadzenia, ale ja nie mam fizycznie prawa jazdy na jacht. Może chwila, moment i zrobią tak jak z prawem jazdy, że w zasadzie po egzaminie można już jeździć. No, natomiast to nie wynika z przepisów. To nie wynika z przepisów, a wręcz powiedziałabym odwrotnie. Z racji tych elementów, których powiedziałam, to są takie bazowe, bo trzeba by było dalej szukać. Moim zdaniem należałoby z tym tematem być ostrożnym, bo jeżeli ktoś będzie na tyle z kontrolujących policjantów nas rozgarnięty w temacie, no to jest ryzyko, że stwierdzą, że my nie mamy uprawnień i no my nie. Jasne. A jeszcze wróćmy do tego, do tych właśnie dopuszczeń do egzaminu. Załóżmy, że pani mecenas przychodzi do mnie na egzamin, już nie musi, bo ma jachtowego sternika morskiego, już koniec egzaminów, kapitana już tylko uzbiera godziny i cześć, no ale załóżmy, że przychodzi, przedstawia opinie, które no, nie są zgodne z instrukcją, ja dopuszczam do egzaminu, egzamin zdaje pozytywnie, wydaje zaświadczenie, PZŻ mówi nie. I teraz co może zrobić? Bo może nie zgodzić się z PZŻ-em, a może też, że tak powiem, żądać ode mnie jakieś zadośćuczynienia. No cóż, mamy dwie podstawy. Zacznijmy od PZŻ-u. Mhm. To jest temat w mojej ocenie w miarę prosty. Z racji tego, że wydanie patentu jest objęte niejako prawem administracyjnym, to jest decyzja, postanowienia administracyjne. Jeżeli ja uważam, że jednak te moje opinie są w porządku, idę do Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego. Czyli składam odwołanie, składam skargę, całą procedurę sądową lecę i udowadniam przed tym sądem, że moje opinie stażowe z rejsów były zgodne z przepisami i że PZŻ się myli. Więc to jest ta droga. Jeżeli natomiast ktoś byłby bardzo niezadowolony z tego, że ja zostałem dopuszczony do egzaminu przez kogoś i nagle ktoś by się zorientował, że faktycznie no, myśmy mieli sprawdzić najpierw i to dobrze by było to zrobić, no w mojej ocenie tu już nie ma jakichś szczególnych przepisów. Tu bardziej bym poszła w stronę takiej odpowiedzialności ogólnej, odpowiedzialności cywilnej. Jakieś tam odszkodowanie, zaświadczenie, nie przesadzajmy już. Czyli kwestie kosztów, które ktoś poniósł w związku z na przykład uzyskaniem patentu. Za wydanie patentu 50 zł, jeżeli nie 50 zł, tak. Podstawowa stawka. Za wydanie patentu 50 zł i uważam, że to jest podstawowa, ewentualnie troszkę naciąganie. Ja nie mówię, że zawsze się uda, ale z tym moglibyśmy pójść do tej komisji, która wydała nam, dopuściła nas do egzaminu, mimo że nie powinna, no bo jest przepis, który mówi, że dopuszczamy do egzaminu tylko wtedy, jeżeli jest postawa. Jeżeli tej postawy nie ma, no to powiedzmy tutaj te 50 zł do zwrotu można by było próbować żądać, ewentualnie koszt egzaminu. To też jeszcze bym pomyślała. Czy coś więcej? Tak jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, to nie są Stany Zjednoczone. Tutaj nie są, my nie mamy na kubkach napisane uwaga gorące. Tak, tak. Czyli nie musiałbym dożywotnej renty za straty psychiczne płacić. Myślę, że to niemożliwe i myślę, że to daleko nam jeszcze do takiego postępowania w sądach. No ja, oby do takiego nie doszło, by jednak zdrowy rozsądek w Polsce pozostał i żeby na kubkach, tu też nie było napisane uwaga gorące, jakoś się nie poparzyły. Ten zdrowy rozsądek jest aż czasami do bólu, ale myślę, że tutaj akurat egzaminatorzy, owszem, zachęcam do tego, żeby być bardziej ostrożnym niż pobłażliwym dla tego, co jest napisane w tych opiniach, które przedkładają kursanci,
ale no nie przesadzajmy. No jasne, no prawo jest jakie jest, no są przecież, to nie jest tak, że nie można pływać po morzu, bo przecież są kraje, chociażby jak Chorwacja, gdzie można u nich zdać egzamin państwowy bez żadnych uprawnień. Wielu naszych klientów tak podchodzi do tematu, że zdają sobie na tego skipera chorwackiego, z którego wiele osób się śmieje, bo przecież jachtowy sternik morski jest lepszy, oczywiście prawnie jest dużo lepszy, no ale mają legalne uprawnienia, prowadzą sobie rejsy, zdobywają sobie staż i czasami przychodzą i oni potem prędzej czy później trafiają, czy jeszcze raz do Chorwacji na inny jacht, czy do moich kolegów na Bałtyk i przedstawiają opinii tam bardzo dużo i to takich opinii kart rejsu i to takich godzin cennych, no bo jednak kapitańskich, tak. Nie? Tak. Tak, także tu nie ma się co śmierzyć, czy, śpieszyć. czyli podsumowując, no PZŻ miał prawo takie coś wydać i tak. Powinniśmy się do tego stosować. Tak. Ja i tak mam umówioną rozmowę, tylko nam czasowo schodzi z Katarzyną Domańską, wiceprezes do spraw szkolenia i sportu powszechnego. Tylko jak ona ma czas, to ja nie mam. No myślę, że teraz jak wróci z rejsu, to do niej pojadę i nagram od strony merytorycznej, żeby powiedziała, jak to wyszło. Długo szukałam w przepisach, żeby znaleźć to potwierdzenie, które no wiele osób tak trochę naciskało, można powiedzieć. Oczywiście nie mówię, że na mnie, ale ogólnie tak, żebyśmy jednak tej instrukcji nie stosowali. Takie głosy gdzieś tam można było usłyszeć, ale nie. Nie, no ja nie przyznam się, że przyjechałem z innym nastawieniem, no i dostałem tutaj dwa szybkie i zostałem sprowadzony na ziemię, no ale no nie będę tutaj z fachowcem dyskutował. Ale jeszcze jedno takie mam na koniec pytanie, które w sumie to mam takiego kolegę, który wystawia opinię, no po prostu w PDF-ie z podpisem kwalifikowanym elektronicznym i PZŻ, no on twierdzi, nie rozmawiałem z nikim z PZŻ-u, ale on twierdzi, że PZŻ mu to odrzuca. Czy taka opinia, karta rejsu może być podpisana elektronicznie, czy nie może? Podpis elektroniczny na dzień dzisiejszy jest na równi z podpisem odręcznym. Oczywiście przy zachowaniu wszystkich kwestii technicznych, czyli jeśli ten podpis elektroniczny kwalifikowany, gwarantowany tym certyfikatem jest umieszczony prawidłowo na tym dokumencie elektronicznym, ja nie widzę przeszkód ku temu, jasne, żeby to zostało uznane. Tak więc stosujmy tą instrukcję, ale też niech zostanie to wysłuchana druga strona w zakresie dopuszczalności właśnie tych elektronicznych podpisów, no bo to przypuszczam, że wielu osobom by ułatwiło życie. A przepisy według mnie są już na tyle skonstruowane zarówno w zakresie ogólnej, cywilnej, jak i na pewno administracyjnej, w zakresie dopuszczalności podpisu kwalifikowanego, certyfikowanego. Zatem tu akurat widziałabym pole do polemiki. Jasne. No i bądź co bądź, bądźmy ekologiczni, nie zużywajmy tak jak ja tyle papieru, żeby się tu przygotować do spotkania, żeby być tak jak ja pani mecenas, pach i już. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że będziemy kontynuować tematy prawne. Jeżeli macie jakieś pomysły, co byście, na jakie tematy chcieli tutaj z panią mecenas porozmawiać, to piszcie w komentarzach. A ja pozwolę sobie, że to jest nasze pierwsze spotkanie, a wiem, że pani mecenas jest żeglarzem, to taką elegancką, w białym kolorze, czapeczkę, żeby nie zdmuchnęło. Ach. I bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na wodzie. Do zobaczenia.